Dzień dobry. Pozdrawiam z rubieży Puszczy Świętokrzyskiej, Lasy Bliżyńsko-Suchedniowskie. Za mną ciekawostka geologiczna, pamiątka ostatniego z lodowacenia. To tutaj sięgało czoło lodowca, który przywędrował do nas aż ze Skandynawii. Olbrzymi głaz osadzony na dwóch kamiennych pylonach, można tak to nazwać. No, przejście przez tą bramę u każdego tutaj wywołuje pewien dreszczyk emocji, spadnie, nie spadnie, stąd nazwa tego miejsca, Brama Piekielna. To miejsce bardzo często bywa tematem mojej wakacyjnej fotografii. Również wielokrotnie fotografowaliśmy to miejsce wspólnie ze studentami, używając najróżniejszego sprzętu, najróżniejszych obiektywów, od powiedzmy kamery wielkoformatowej poprzez obiektywy specjalistyczne z pokłonami typu shift, tilt. A ostatnio przynieśliśmy dodatkowe oświetlenie i próbowaliśmy nadać zupełnie nowy wizerunek temu miejscu, zachowując odpowiednie proporcje, tak, żeby nie wyglądało to jak dekoracja z filmu, tylko twór naturalny podany w jak najbardziej atrakcyjny sposób. To miejsce przez wiele lat było znane tylko i wyłącznie miejscowym. Obecnie to jest jedna z atrakcji turystycznych, prowadzi tutaj szlak piekielny. No niestety nie służy to temu miejscu. No, z jednej strony, no cóż, no, byłem tutaj świadkiem przejazdu na przykład rajdów rowerowych pod tym kamieniem. No i też to się przekłada na ilość śmieci i no niestety, no ogólny brak kultury, pomimo tego, że są kosze na śmieci, ktoś to regularnie sprząta, to jednak nie wygląda to czasem najlepiej. Szanujmy to miejsce, miejmy je w opiece, miejmy je w poważaniu, bo to jest jedna z nielicznych atrakcji tych okolic. Pozdrawiam i do zobaczenia. No i też zapraszam.